Tańcem i muzyką uderzył w nietolerancję. Taki cel ma wymiana polsko-litewskiej młodzieży. Grupa 21 osób z Ełku i regionu litewskiego Soleczniki przebywa obecnie w Starych Juchach, gdzie pod okiem opiekunów i instruktorów tańca przygotowują spektakl, który ma ukazać problem uprzedzeń. To jest nie lada wyzwanie dla dwóch młodych grup, grupy litewskiej tanecznej oraz grupy ełckiej. Przyjechali w tą niedzielę, która już była, co mają trzeci dzień warsztatowy. To tak naprawdę jest nie lada wyzwaniem. Od rana do wieczora mają warsztaty taneczne, warsztaty komunikacji interpersonalnej, ale też warsztaty antydyskryminacyjne po to, żeby ukazać tolerancję w tańcu. Jak im się uda, zobaczymy w piątek, ale myślę, że efekt będzie znakomity. Skąd pomysł na ciekawe warsztaty powiązane z tańcem, wyjaśnia koordynator projektu Kinga Buńda. Projekt jest finansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to Fundusz Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży. Młodzież spotyka się tutaj w Starych Juchach. Jest to grupa taneczna z Solecznik, z Domu Kultury oraz grupa z Ełckiej Szkoły Artystycznej. Spotykają się, żeby poznać się, bawić się razem, wymienić się umiejętnościami, ale też po to, żeby porozmawiać o takich wartościach jak tolerancja, poszanowanie innych narodowości, kultur. I właśnie w ramach tego projektu, tej wymiany, młodzież będzie tworzyła spektakl taneczny opowiadający o tych wartościach. Dobrze czują się tu goście z Litwy. Jak mówi instruktor tańca Justyna Suckiel, cieszą się, że mogą pracować wspólnie z polskimi rówieśnikami. Dzisiaj mamy repetycję taneczną, bardzo ciekawą, bardzo dużo improwizacji mamy. Dzisiaj też dużo robimy różnych takich ćwiczeń na rozciąganie mięśni, na improwizację. Jakoś nawet próbujemy dzieci wyobraźnię troszkę rozszerzyć, bo na przykład teraz mamy takie bardzo fajne takie ćwiczenie, że dzieci wypisują swojego partnera najlepsze cechy charakteru i później te wszystkie cechy charakteru będą musieli zatańczyć. To jest ciekawe, prawda? Bo właśnie taniec jest naszym językiem. Taniec to żywioł uczestników warsztatów. Na warsztatach czuję się bardzo dobrze. Mieliśmy w wakacje krótką przerwę od tańca, więc teraz mamy tutaj po 4-6 godzin zajęć, możemy się dobrze wyszaleć, wymęczyć, żeby czuć się po prostu lepiej i czuję się bardzo dobrze. Co ćwiczymy? Póki co to są takie małe rzeczy, które później zlepimy w całość i będzie bardzo dużo polegało też na improwizacji. Premiera spektaklu muzycznego już w piątek, 27 lipca w Bibliotece w Starych Juchach. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.